Jak nazywa się największe jezioro w Polsce? Jezioro w Polsce? A jest? Jest. I to nie jedno. Witajcie w odcinku Hity Matura to Bzdura.tv, część czwarta, czyli w ostatnim odcinku, który poprowadzę. Zapraszam. Które państwo, jak tak patrzysz na mapę świata, to jest największe? Nie pamiętam. Niemcy? Nie. Państw? Azja. Gwiazda najbliższa Ziemi? Czyli to już trudniejsze trochę jest. Syriusz? Jak nazywają się dwie najdłuższe rzeki na świecie? Anakonda? Z jakiej dynastii wywodził się pierwszy król Polski? Z dynastii Mieszków. Kto obchodzi imieniny 31 grudnia? Mikołaj? Jak nazywa się przedmiot, za pomocą którego gramy na skrzypcach? Za pomocą którego gramy na skrzypcach? Ale w szkole? Której? Jakiej? Generalnie na skrzypcach. Muzyka. Jaką funkcję pełniły piramidy w starożytnym Egipcie? Były domami. Powstanie warszawskie 1800. Ile księżyców ma Ziemia? No wiesz. 7? To napisał właśnie braci Grimm. Andersen? Na jakim kontynencie znajduje się Monteverest? Jakie mamy w ogóle kontynenty? Kim był Witold Gombrowicz? O Jezu, coś mi się kojarzy, ale nie pamiętam. Gombrowicz. Spokojnie. Politykiem jakimś? Nie. Nie wiem. Przekazujemy głos. Może jakimś wojskowym. Jakich cudów dokonywał Chrystus? No cudów? No stworzył świat. Nie. To Bóg. Jak wygląda flaga olimpijska? Jest na niż olimpijski. I dookoła są gwiazdy. Jakie zwierzę jako pierwsze zostało wysłane na orbitę okołoziemską? Małpa. Gdybym miał jeden dzień być kobietą, to k***a, to bym po prostu od razu tylko, to wiesz, jeżeli mam jeden dzień, 24 godzin, to nie ma czasu. Być częścią teledysku Kanye Westa czy Snoop Dogga. Co jest najbardziej północy na kuli ziemskiej? Księżyc, nie wiem. Kto zdradził Jezusa? Ten. No ten konfident, jak mu tam. Ten, co wziął monety. Tak, 30 srebrników wziął. No, od tego tam całego, a on się nazywał, nie, Mojżesz, czy jakoś tak. Kubuś Pochatek lubi małe co nieco. Co to było to małe co nieco? Rusiaczek! Nie. Jakie państwo ma największą powierzchnię? Brazylia. Ale to nie było pytanie do ciebie i nie jest to Brazylia. No, Dawid. Strzelam. Państwo, tak? Tak. Chiny. Nie. To nie wiem. Ale też w Azji państwo. Afryka? Afryka nie. W Azji? Nie. Jezu, to też było. A to... No co to jest za wydarzenie? Gdzie jest Piłsudski? Pokaż mi Piłsudskiego. To jest Bonaparte? Co to jest salmonella? Choroba. Jagunka. Przetłumaczając na polski. Z polskiego na nasze. Napoleon Bonaparte, król Rzymian. Nie. Niemców? Kto aktualnie jest najszybszym człowiekiem na świecie? Ojejku, nie. Dziadek Crunchips! USA, na pewno ktoś z USA. Dziadek Crunchips? Czy wiesz, kto skomponował Cztery pory roku Vivaldiego? Cztery pory roku Vivaldiego, na pewno jakiś słynny muzyk z dawnych dziejów. O Jezu, mogę strzelać, czy to był Beethoven, czy to był Chopin, czy to był Strauss. Co to jest klucz wiolinowy? Klucz się nastraja kontrabas. Co to jest dżihad? Dżihad to nie była organizacja terrorystyczna. No to jest jakaś świątynia? Coś mi się jakby z jakimiś Indiami kojarzy. No, mi też się wydawało, że to jest jakieś plemię, ale tylko tyle. Jak nazywa się najwyższa góra świata? Mount Everest? Mhm, dokładnie, bardzo dobrze. A wiesz ile wynosi? No mniej więcej to trochę więcej niż Gdańsk Główny. Kogo określa się mianem kolaboranta? To jest jakiś wyzwoliciel, czy
Czy wiesz, co wydarzyło się w Wielki Czwartek? Była ostatnia Wigilia. Gdzie Judasz? Coś tam sprzedał, zrobił imprezę. Na czym polegała zasada liberum veto? Wolność słowa? Nie. Jakie ciało niebieskie znajduje się na bliżej ziemi? Merkury. Tam na obrazie jest Vincent van Gogh. I tytuł obrazu to jest autoportret z obciętym uchem. To kto jest autorem? Ten, co sobie obciął ucho. Czyli? Czyli nie wiem. I my jesteśmy na ziemi. I co wokół czego krąży? Jak myślisz? No raczej słońce wokół ziemi. A jak nazywa się pierwszy człowiek, który był w kosmosie? Pierwszy człowiek? Nie wiem. Neil Anderson? No ale, no dobra, a jak się przestawia słońce? Mhm. To się porusza. Mhm. No bo na przykład tam wstaje rano, a tam gdzieś się chowa. Co stało się z brzydkim kaczątkiem, kiedy dorosło? Przemieniło się w księżniczkę? Co to jest spalony? A, no to jest taki termin w piłce nożnej używany. Tak. Jak się źle strzeli piłką. A jak to jest źle? No, za wojsko. W którym roku państwo polskie przyjęło chrzest? 1025. Nie. 796. Tam, gdzie Polska się znajduje, my. Jesteśmy na kontynencie w tym momencie? Śródziemnomorskim. Jak nazywa się największa piaszczysta pustynia świata? Oaza. Podaj wzór na obliczenie prędkości. No wiesz, no. To jest ciężkie pytanie. Prędkość? Przyspieszenie razy masa. W jakim wielkim konflikcie światowym kamikadze pojawili się? Byli używani jako broń? Oczywiście. Zamach na Łońce i Center. Dlaczego świętujemy Wielkanoc? Skąd się wzięły te święta? Od Wielkiej Nocy jakiejś. Tak, i co się wydarzyło tej nocy? Ktoś się urodził? Które państwo ma największą na świecie powierzchnię? No to USA, tak? Znaczy, nie, no bo, nie, dobra, czy, bo to są... Za odpowiedź, nie, przechodzi pytanie w drugą stronę. Stany Zjednoczone. Która z planet w naszym Układzie Słonecznym znajduje się najbliżej Słońca? No, Księżyc. Nie. Nie? Jakie są twoje relacje z mężczyznami? No, doświadczenia? No, trudno. Ciężkie. Dlaczego? To ich wina czy twoja? No ich, oczywiście, że ich. Co? Domyślałem się. Co takiego zrobili? Czym tobie zawinili? No nie wiem. Raz działają, a raz nie. Nie wiem, czyli? Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli. O nie! Ja jem musi z mlekiem i w środku są rodzynki. Ja jem. I tak 2 litry wyjem. Czyją kolonią była Brazylia? Czy wiesz? O Jezus Maria. Czyją kolonią? No. Brazylijczan? Brazylików? Nie wiem. Marsylianka, jeden z hymn z kraju europejskiego. Polska. Nie, nie. Jest takie miasto Marsylia, ono w pewnym kraju, właśnie w tym kraju leży to miasto, Marsylia. Czyli u nas? Wiesz co, najważniejsze jest opanować ten pierwszy dmuch taki. Jak się już opanuje ten pierwszy dmuch, to już jest później prościej, bo w każdą rurę się dmucha tak samo. Podpowiem tobie w ten sposób, jak odpowiadałaś na słowo, które podobne jest do nazwy tej puszczy, zrobiłaś coś takiego. Boobs. Nie. Bubi puszcza. Czym jest rok świetlny? To jest prędkość. Einstein to wymyślił, nie? W latach świetlnych. Na jakiej górze został ukrzyżowany Chrystus? No tego to nie wiem. Na G. Na G. Znasz jakąś górę na G? Gewont. Nie. Na G-O. Gol. Goliata. W jakim kraju miała miejsce wojna secesyjna? W Sycylii? W secesji. Kto namalował ten obraz? Kopernik. No ja myślę, że jeżeli ma się jedną kobietę, no to trzeba cały czas być z jedną, nie? Nie można walić wrogi, nie? Jasne. Nie można walić wrogi. No, ale czasami się zdarza, nie? Kiedy był chrzest polski? O la la. 1900 zaraz. Mhm. Drugi chyba nie. Jak wyglądają rubensowskie kształty? No, to jest... Nie wiem, sześciokąty?
Dzisiejszy odcinek był moim ostatnim w Matura to Bzdura. Z tego miejsca chciałbym podziękować Adamowi i Dyziakowi za 3 lata współpracy i zabawy. A także chciałbym podziękować Wam, drodzy widzowie, za to, że przez 3 lata oglądaliście program, który prowadziłem. Wielkie dzięki. Pamiętajcie, że możecie oglądać mnie cały czas na kanale Kuba Show TV na YouTubie, a już niebawem ukażą się wideo z castingów Matura to Bzdura. Jesienią tego roku nowy, 4. sezon Matura to Bzdura. Dzięki, Bystrzaki. Jakie masz pasy i zainteresowania? Co ciebie pociąga? Iść do przodu krokiem, nie wiem, nieśmiertelności. Chciałbym pozdrowić na początku mojego syna, Ksawerego, który ma 3 miesiące, całą kościerzynę, jego mamę też, oczywiście. No i Monikę, moją dziewczynę.